Była już gra o Peterze Parkerze, potem o Milesie Moralesie, a teraz przyszedł czas na podwójną dawkę Człowieka Pająka, tym razem stworzoną od podstaw z myślą o PS5. Nowa opowieść o Spider-Manach powstała na mocnych fundamentach poprzednich gier, przy czym studiu Insomniac Games udało się wyeliminować najważniejsze mankamenty tych tytułów i przeprojektować Nowy Jork tak, że wygląda jak z obrazka. Główne założenie rozgrywki pozostało jednak niezmienione, a twórcy nie silą się na rewolucyjne rozwiązania. Pierwszego Spidermana i samodzielny dodatek o Milesie Moralesie zapamiętałem głównie za napakowane adrenaliną sceny akcji, choć wydaje się to niemożliwe, to Spider-Man 2 przebija w tej kwestii poprzedników. Wątek fabularny sprawia, że to jedna z najbardziej widowiskowych gier na rynku. Jasne, większość takich fragmentów to sceny przerywnikowe, czasami z sekwencjami quick time event, ale mimo wszystko sposób, w jaki są one wyreżyserowane, to absolutny majstersztyk. Takich scen nie zobaczycie w żadnym filmie Marvela. Problem ze Spider-Man 2 jest taki, że gra wolno się rozkręca. Nie tylko fabularnie, ale i gameplayowo. Co prawda przygoda zaczyna się czymś w rodzaju walki z bossem, ale później odczuwamy wyraźny spadek emocji. Do tego tytułu trzeba mieć trochę cierpliwości i nie zrażać się tym, że pierwsze godziny nie wyróżniają się na tle jedynki i dodatku niczym szczególnym. Walka wygląda i działa tak samo. Huśtanie na sieci raczej nie przeszło zmian. Pierwsze misje fabularne właściwie przechodzą się same, a wskazywane czerwonymi ikonami przestępstwa są bliźniaczo podobne do tego, co już znamy. Nie licząc pięknie przeprojektowanego Nowego Jorku, o którym trochę więcej powiem później, to nowości widać dopiero po pewnym czasie, a fabuła na dobre rozkręca się w połowie kampanii. Po sequelach gier Sony, które robiły na mnie ogromne wrażenie już na wejściu, jak God of War Ragnarok czy Horizon Forbidden West, byłem nieco rozczarowany, ale później jest już zdecydowanie lepiej. Początek opowieści to klasyczna próba pogodzenia życia osobistego z obowiązkami superbohatera. Miles Morales chce dostać się na studia, a Peter Parker łączy ratowanie Nowego Jorku z posadą wychowawcy w szkole i czasem spędzanym z Mary Jane oraz przyjacielem Harrym Osbornem. Spider-Mani sprawnie radzą sobie ze zwyczajowym zagrożeniem ze strony złoczyńców, jednak wkrótce do miasta przybywa Kraven, który dowodzi armią łowców. To arcymistrz tropicielstwa, który czuje tym dziksze podniecenie, im trudniejsza do schwytania i zabicia jest jego ofiara. To właśnie on jest jednym z dwóch głównych antagonistów gry. Omijając spoilery, fabułę można określić jako typowe superbohaterskie kino w pseudonaukowym sosie, w którym technologiczny geek jest w stanie stworzyć sieć komunikacyjną obejmującą całe miasto, a para nastolatków umie obsłużyć akcelerator cząstek. To uroczo naiwne wątki, które w tej konwencji sprawdzają się jednak dobrze i nie licząc powolnego startu, z powodzeniem popychają fabułę do przodu. Trochę szkoda natomiast, że wątki, które są najważniejszymi punktami kulminacyjnymi fabuły, poznaliśmy w ramach materiałów promocyjnych Sony. Wiemy przecież o symbioncie, a dosłownie pierwszy trailer Spider-Man 2 ujawnił postać Venoma. Innymi słowy, znamy zarys fabuły, więc pewne kluczowe wydarzenia mają znacznie mniejszą siłę oddziaływania, a dodatkowo przebieg opowieści jest w pewnej mierze przewidywalny. Już w pierwszych godzinach domyślicie się na przykład, kto będzie drugim największym antagonistą, a być może przewidzicie nawet, jak zostanie pokonany. Nie oznacza to jednak, że gra nie potrafi zaskoczyć opowieścią. Jest tu kilka ciekawych wątków i postaci, których nie domyślą się nawet jasnowidze. Misje skradankowe z Mary Jane były jednym z najgłośniej krytykowanych elementów pierwszego Spidermana, więc być może się zdziwicie, ale tego typu zadania powracają w ścieżce fabularnej. To dość odważne posunięcie ze strony Insomniac Games, ale na szczęście zrobiono je w bardziej przemyślany sposób niż w pierwowzorze. To nie zapchaj dziury i przedłużacze gry, a raczej oferujące odmienne mechaniki, przyjemna odskocznia od zwyczajowego spacerowania po ścianach i kopania tyłków wrogim frakcjom czy przestępcom. W grze sporo jest też samograjów, czyli misji, które przechodzą się właściwie same, szczególnie na początku opowieści, ale nie stanowi to problemu, bo takie zadania pozwalają złapać oddech po bardziej napakowanych walką fragmentach. Po kilku godzinach opowieść fabularna nabiera dobrego tempa, szczególnie jeśli nie robimy zbyt dużych przerw na aktywności poboczne. Natomiast końcówka kampanii to już apogeum adrenaliny i tempo podkręcone na maksa. Finał jest epicki i zrobiony z odpowiednim rozmachem, zdecydowanie większym niż w jedynce i w Spider-Man Miles Morales. W trakcie gry co najmniej kilka razy będziecie też musieli rozwiązywać klasyczne zagadki logiczne związane z łączeniem cech roślin i niszczeniem defektywnych atomów, by wyodrębnić cząsteczki. Jeśli graliście w jedynkę, to zapewne nie kojarzy wam się to zbyt dobrze, ale łamigłówki w Spider-Man 2 są całkiem przyjemne. Oprócz Petera Parkera i Milesa Moralesa, trzecim głównym bohaterem gry jest Nowy Jork. Miasto jest bardziej imponujące niż w jedynce, a różnice widać już przy pierwszej podniebnej wycieczce nad ulicami. Budynki są zróżnicowane i osłane różnymi ozdobnikami, jak na przykład graffiti. Znajdziemy tu stragany z warzywami i owocami, boiska, wiadukty, parki z ozdobnymi stawami, uniwersytety, lunaparki. Innymi słowy, Nowy Jork dostał w Spider-Man 2 mnóstwo życia i koloru, a miasto z jedynki wygląda przy nim trochę jak atrapa z kartonu. Mapa jest też niemal
dwa razy większa niż poprzednio, co ma kluczowe znaczenie także z tego względu, że poruszamy się pomiędzy budynkami znacznie szybciej i sprawniej niż w poprzednich grach. Pewną obawę graczy przed premierą wzbudza nowość w postaci wingsuitu, zwanego w polskiej wersji siecią skrzydłami. Pozwalają one Spider-Manom szybować pomiędzy wieżowcami Nowego Jorku i faktycznie sprawiają, że nieco mniej czasu przeznaczamy na huśtanie się na sieci, ale wynika to z faktu, że skrzydła są po prostu niesamowicie wygodne i przyjemne w obsłudze. Po przyzwyczajeniu się do wingsuita trudno byłoby mi powrócić do przemieszczania się wyłącznie w klasyczny dla człowieka pająka sposób. Tym bardziej, że miasto zaprojektowano tak, by siecią skrzydłami dało się pokonywać spore dystanse. Na dachach umieszczono wentylatory, które podrywają nas mocno w górę. Nad ulicami biegną prądy powietrzne działające jak tunel aerodynamiczny i robiące właściwie całą robotę za nas, a bohaterowie mogą też z pozycji stojącej wystrzelić się z sieci niczym z procy, by od razu uzyskać prędkość optymalną dla wingsuita. W Spider-Man 2 już na wejściu otrzymujemy pewne zdolności związane z motoryką, na które w jedynce musieliśmy zapracować, na przykład potrójne przedłużanie lotu za pomocą przycisku X na kontrolerze, czy też pikowanie w dół za pomocą L3, więc pająki są już ekspertami w sprawnym przemierzaniu miasta. W sequelu niezwykłą zabawą jest jednak optymalizacja ruchu i utrzymywanie wysokiego tempa. Przy odrobinie wprawy, szybowanie, klasyczne huśtanie i inne ruchy można łączyć w płynne kombinacje, które wyglądają fenomenalnie. Czułem się po prostu jak król Nowego Jorku. Jest też oczywiście system szybkiej podróży, który sprawdza się doskonale, choć w każdej dzielnicy trzeba sobie na niego zapracować osobno, kończąc odpowiednią liczbę aktywności pobocznych. Gdy już odblokujemy funkcję, wystarczy wskazać dowolne miejsce na mapie, a po kilku sekundach jesteśmy u celu, przy czym gra wyrzuca nas w powietrze, a Spider-Man od razu huśta się lub szybuje, więc możemy kontynuować ruch. No właśnie, Spider-Man, ale który? Być może wiecie już, że gra pozwala przełączać się pomiędzy bohaterami w dowolnym momencie, o ile nie wykonujemy akurat misji. Podobnie jak teleportacja w ramach szybkiej podróży, taki zamiana pająka przebiega płynnie i niemal natychmiastowo, przy czym po zakończeniu procesu lądujemy w innym miejscu miasta. Miło natomiast, że twórcy wdrożyli automatyczny system zmiany bohatera przy zadaniach. Otóż, jeżeli podejdziemy do ikony misji nieprawidłowym Spider-Manem, to jednym przyciskiem możemy zamienić się na tego drugiego, przy czym w tym przypadku będzie on już stał w tym samym miejscu. Nie tylko ratowaniem świata Spider-Man żyje i musi przecież zająć się też odkrywaniem mapy gry oraz pomocą mieszkańcom w potrzebie, prawda? Aktywności poboczne w jedynce były jednym z większych mankamentów gry i bardziej przypominały nieprzyjemną i nudną pracę niż dobrą zabawę. Na szczęście Insomniac Games odrobiło pracę domową i w Spider-Man 2 proponuje bardziej zróżnicowane i ciekawsze opcjonalne aktywności. I tylko niektóre z nich wykonuje się z obowiązku, żeby otrzymać nagrody potrzebne m.in. do rozwoju postaci. Powracają wspomniane już przestępstwa, czyli generowane po części losowe wydarzenia, w ramach których musimy na przykład pokonać grupę włamywaczy, czy dogonić i zatrzymać jakiś pojazd. Ze wszystkich zadań pobocznych jest to ponownie najsłabsza propozycja, która szybko staje się powtarzalna i nachalna. Z czasem nauczyłem się jednak ignorować kolejne wyzwania do pomocy i wydaje mi się, że jest to konieczne, by czerpać z gry radość i nie zbaczać nieustannie z drogi do aktualnego celu. Średnio zajmujące są też misje ekologiczne, wśród których znajdziemy m.in. jazdę na rowerze, czy latanie dronem oraz rozpylanie pszczelich feromonów. Zdecydowanie najlepiej sprawdzają się zadania poboczne z fundamentem fabularnym, a tych jest całkiem sporo. Miles może pomagać uczniom uniwersytetu, a Peter dostał misję z cyklu Flame, skupione wokół pewnych kultystów oraz postaci powracających z jedynki. To całkiem długi wątek, prezentujący jakość podobną do kampanii fabularnej. Spider-Mani pomagają też mieszkańcom w różnych problemach i choć nie są to historie, które zapadną wam w pamięć na dłużej, to twórcy popisali się całkiem ciekawymi pomysłami. Oprócz tego aktywności poboczne są okazją do rozwiązania prostych zagadek, wzięcia udziału w szaleńczych pościgach za mechanicznymi ptakami oraz sprawdzenia się w wyzwaniach walki przygotowanych przez Quentina Becka, czyli Mysterio. Nie mogło też zabraknąć klasycznego strzelania fotek różnym ludziom i miejscom w mieście. Co ciekawe, jest tylko jeden rodzaj klasycznych znajdziek, to rozsiane po Nowym Jorku spider-boty, które nie są wskazane na mapie. Studiu Insomniac Games udało się też rozsądnie przygotować aktywności związane z odbijaniem wrogich posterunków, których zbyt duże nagromadzenie jest zmorą wielu innych gier z otwartym światem. W Spider-Man 2 ich liczba jest wręcz idealnie wyważona, a ja nie czułem znużenia, mimo że oczyściłem prawie wszystkie bazy wrogów. Zadania poboczne wykonujemy także w celu odblokowania nowych kostiumów. Na całe szczęście ponownie jest ich całe mnóstwo i są one tak fenomenalnie zaprojektowane i tak szczegółowe na zbliżeniach, że w scenach przerywnikowych każdy z nich wygląda jak ten właściwy. Można też włączyć animację wzorowaną na filmach Spider-Verse, która ogranicza ruch do 12 klatek na sekundę.
Walka ponownie stanowi sporą część rozgrywki i w znacznej mierze jest to system przeniesiony bez żadnych zmian z dwóch poprzednich gier. Mamy tu niki, wykończenia, te same kombinacje, te same sposoby oklejania przeciwników siecią i te same metody walki z powietrza, a to wszystko przy wsparciu różnych gadżetów. Przez zdecydowaną większość gry walczymy też z takimi samymi przeciwnikami, z którymi rozprawimy się w taki sam sposób. Wróg zwykły, wróg z bronią wręcz, wróg z tarczą, wielki mięśniak, strzelec. Fani Marvel Spider-Man poczują się jak w domu, ale gracze, którzy oczekiwali więcej innowacji, może to nieco rozczarować. Sytuację poprawiają nowości, przy czym największa z nich to symbiotyczne moce Petera Parkera, które otrzymujemy nieco później w ramach kampanii fabularnej. To jednak po prostu wyjątkowo mocne ataki specjalne, które ładują się z czasem i pozwalają wykorzystywać niezwykłą elastyczność oraz siłę czarnego pasożyta. Wśród nowych zdolności Spidermana wzmocnionego symbiontem jest też niezwykle satysfakcjonujący tryb furii, w którym pająk wpada w szał i uderza w przeciwników z wyjątkową mocą, co świetnie podkreśla warstwa dźwiękowa oraz praca kamery. Miles Morales też ma swoje moce specjalne, związane z elektrycznością. System walki wzbogaca też parowanie. Działa to tak, że silniejsi wrogowie używają od czasu do czasu ataków, które dosięgną nas nawet przy wykonywaniu uniku i jedynym ratunkiem jest zablokowanie w odpowiednim momencie. To udany dodatek, tym bardziej, że parować możemy też zwykłe słabe ataki, a jest to tym bardziej opłacalne, że udany blok oszałamia nieco wroga. W grze są też nowe gadżety, m.in. urządzenie, które wyrzuca okolicznych wrogów w powietrze. Po pokonaniu setek przeciwników w pierwszym Spider-Manie i Milesie Moralesie można poczuć pewne wyczerpanie tematu już na początku Spider-Mana 2, ale prawda jest taka, że wciąż jest to jeden z najlepszych systemów walki w grach akcji. Unikanie ciosów w ostatniej chwili, nieskomplikowane kombinacje i piekielnie efektowne wykończenia z dynamiczną kamerą wciąż dają masę frajdy. Podobnie wygląda sprawa z systemem skradania, choć dzięki pewnej zmianie twórcy sprawili, że cicha eliminacja wrogów jest znacznie prostsza. Ponownie zmuszamy przeciwników do rozdzielenia się i po kolei łapiemy samotne owieczki w sieć, przylepiając niemilców do ściany albo zawieszając ich na różnych wystających elementach, przy czym sztuczna inteligencja raz jeszcze nie zachwyca roztropnością. Różnica jest jednak taka, że Spider-Mani potrafią teraz sami tworzyć zawieszone nad niczego nieświadomym wrogiem poziome liny z sieci, po których można się poruszać i z których można chwytać ofiary. Możliwości tej sztuczki są niemal nieograniczone, a fakt, że z jednej liny możemy poprowadzić kolejną, sprawia, że faktycznie możemy nad posterunkiem wroga utkać coś w rodzaju sieci. Jest to znaczące ułatwienie z dwóch powodów. Po pierwsze, możemy znaleźć się nad głową właściwie dowolnego wroga, a po drugie, taka utkana własnoręcznie lina oferuje mnóstwo przestrzeni na przeprowadzanie cichych eliminacji, bo miejsca na kolejne kokony są niemal nieograniczone. W poprzednich grach trudność skradania polegała głównie na tym, że do złapania wroga z belki czy też innego elementu potrzebne było wolne miejsce. Przykładowo siedząc na lampie mogliśmy z niej capnąć tylko jednego wroga, bo więcej nie dało się po prostu zmieścić, co z kolei wymuszało ciągłe przemieszczanie się po mapie. Wspomniane liny oferują właściwie nieograniczone miejsce na kolejno owinięte w kokony ciała i to bez zmiany pozycji. Często kończyłem sekcje skradankowe zeskakując z liny, na której jeden przy drugim grzecznie wisiał cały pokaźny oddział wroga, tworząc dość komiczny widok. Nie ulega więc wątpliwości, że jest łatwiej, choć muszę przyznać, że taka wolność w przeprowadzaniu cichej eliminacji spodobała mi się bardziej niż wcześniejsza propozycja. Czuć, że bohaterowie są już doświadczonymi Spider-Manami i prawdziwymi drapieżnikami. Jeśli chodzi o warstwę wizualną, to sporo zależy od tego, w którym trybie gramy. Spider-Man 2 oferuje dwa klasyczne warianty, jakości i wydajności. I żaden nie jest idealny, bo granie w 30 klatkach na sekundę w tak dynamiczną grę to duża niedogodność, natomiast większa płynność wiąże się z widocznymi kompromisami wizualnymi. W trybie wydajności gra zdaje się trzymać okolice 60 fps w większości przypadków, choć przy wysokim zagęszczeniu przechodniów i samochodów oraz okazjonalnie w walce spadki płynności dają się odczuć, ale trwają za to bardzo krótko i sytuacja szybko wraca do normy. Bardziej widoczny jest jednak spadek jakości obrazu. Obiekty na dalszym planie są nieco rozmyte i potrafią wyraźnie migotać, widać postrzępione krawędzie, gorsze cienie i rzadsze włosy oraz zarost postaci, a do tego twórcy zdają się korzystać z dość agresywnego wyostrzenia, które generuje dość nieprzyjemny efekt na całym ekranie. Wokół głównych bohaterów oraz innych obiektów widać też bardzo często jasną poświatę, która również najpewniej jest wynikiem jakiegoś graficznego kompromisu, bo w trybie jakości ona nie występuje.
Wygląda na to, że ray tracing obecny także w trybie wydajności i niemożliwy do wyłączenia wymusił na deweloperach nieco mocniej rzucające się w oczy wizualne ustępstwa. I choć przeszedłem całą grę w trybie 60 fps, to trudno nie odnieść wrażenia, że gra powstała z myślą o trybie jakości. To nie tak, że w trybie wydajności gra wygląda źle, ale z pewnością nie jest to jeden z tych wariantów 60 klatek na sekundę, które wizualnie prezentują się identycznie jak wersja w 30 fps. Podsumujmy. Spider-Man 2 rozkręca się dość powoli i z pewnością nie jest dziełem wybitnym, ale studio Insomniac Games wywiązało się z zadania bardzo dobrze. Aktywności poboczne są lepiej przemyślane, przemierzanie Nowego Jorku sprawia jeszcze więcej frajdy i zachwyca widokami, a walka wciąż sprawdza się świetnie. To wszystko otrzymujemy w iście filmowym sosie z typowym dla Sony sznytem produkcji klasy premium. Sequel jest wyraźnie lepszej jakości niż jedynka, a o to przecież chodziło. Za to spóźnienie z rana. Stary, mówiłem, żebyś był na czas. Dobra tam, zaraz będziemy z powrotem. Marvel's Spider-Man 2 otrzymuje od nas ocenę 9 na 10.